Dowce zapraszamy na chwilę może odpoczynku, sekundę jedną, jeśli się da jeszcze. Ja nie jestem. Trzeba ten mikrofon włożyć tam. Dobrze, a ja dostanę który? Nie dostaniesz żadnego. Nie dostanę, a możesz skierować kamerę? Będę tak. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt powitać pana profesora Andrzeja Nowaka na ostatnim z cyklu zimowo-wczesnoletnich wykładów, które dzisiaj mają swoje zwieńczenie w postaci ostatniego spotkania przedwakacyjnego. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie i witamy. Przypomnę, że wykład ten zamyka tę część, czy też ten cały cykl, to pan profesor nas już tutaj powiadomi, jakie dalsze są jego zamierzenia. Nasze miejsce w historii, taki tytuł wybrał wykładowca dla serii spotkań, którego dzisiaj mamy właśnie finał. Spotkania zostały, o czym z przyjemnością informuję, sfinansowane ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego i oficjalnie podam nazwę Funduszu Patriotycznego edycja 2021 Niepodległość po polsku. Taki grant uzyskaliśmy na te wykłady. Dziękujemy i prosimy o kolejne równie życzliwe potraktowanie następnych pomysłów organizatorów tych cykli spotkań, no przede wszystkim pana profesora Andrzeja Nowaka. Mamy nadzieję na rozpoczęcie nowej edycji we wrześniu. Potem usłyszymy, jakie są zamierzenia wykładowcy. A na razie nie przedłużam. Zapraszam na to ostatnie przed wakacjami spotkanie. Jeszcze raz dziękując za możliwość odbycia w naszym gronie i w gronie licznych internautów tego cyklu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom, przede wszystkim Solidarnym 2010, panom, którzy no, dbają już od tylu lat o to, żeby te spotkania miały więcej widzów, także tych, których tutaj bezpośrednio na sali tak gościnnego zawsze amikusa nie ma. Wszystkim Państwu dziękuję za, niektórym z Państwa za tyle już lat, bo to już 12 rok chyba zaczynamy niedługo tych spotkań, za tę chęć spotykania się właśnie z polskimi dziejami, zastanawiania nad ich sensem i naszym w nich miejscem, obowiązkami, jakie stąd wynikają. Jak zawsze chciałem zaproponować, żebyśmy zaczęli to spotkanie od modlitwy. Modlitwy, która po prostu pomaga nam, tym, którzy wierzą, pomaga odnaleźć się w życiu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święta Jadwigo Królowo, módl się za nami. Dziękuję serdecznie. Nie wiem, czy ten mikrofon? Ten. Dobrze, doskonale. Jasne.
doskonale jest. Bardzo dziękuję. Tak. Chyba jest dobrze. O, świetnie. Tak, tak. A, dobrze jest. O, dziękuję bardzo. Trzyma, trzyma, tak. O, dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Ten cykl tegoroczny w znaczeniu roku akademickiego czy szkolnego chciałem domknąć, otwierając oczywiście serię pytań, które sobie będziemy zadawali. Być może najtrudniejszym do rozważenia problemem, a mianowicie nie tylko naszym miejscem wobec Zachodu, czy miejscem naszym w Europie, nie tylko miejscem naszym w Europie Wschodniej w stosunku do naszych wschodnich sąsiadów zwłaszcza, ale relacji polsko-polskich, jeśli można tak powiedzieć, bo to one najczęściej są naszym wyzwaniem, problemem, nad którym się często zastanawiamy, skąd się to bierze, że jesteśmy tak podzieleni. Dziś trochę materiału do refleksji nad tym zagadnieniem chciałem dorzucić. Ale zanim przejdę do tego wykładu, chciałem od razu zaproponować temat ewentualnie do rozważenia przez organizatorów, przez Państwa na przyszły rok, na taki mały cykl, który roboczo chciałem zatytułować bardzo ponuro, ale mam nadzieję, że będzie z happy endem, tak jak ta prawdziwa historia, której dotyczy ten cykl, a mianowicie od potopu do rozbiorów. To doświadczenie historyczne, które dotknęło Rzeczpospolitą w wieku XVII i XVIII, doświadczenie, w którym trzeba się było mierzyć z silniejszymi od Rzeczpospolitej przeciwnikami, z wewnętrznymi wadami i z poczuciem klęski, któremu nasi przodkowie się nie poddali, a więc jeszcze nie mam, powiedziałbym, tego słowa klucza tutaj dodanego do tej roboczo przygotowanej tylko nazwy, słowa klucza, które przypomniałoby o nigdy nie wygasającej nadziei w historii Rzeczpospolitej. Ale niewątpliwie ten właśnie okres wieku XVII-XVIII jako swego rodzaju zwierciadło, w którym możemy przyglądać się naszym wadom, naszym zagrożeniom, naszym problemom, jak widać, no, wciąż aktualnym. To mnie wciąż uderza, kiedy myślę o sytuacji za naszą wschodnią granicą, że przecież jeszcze rok temu, kiedy rozważaliśmy w kręgu, niewielkim bardzo kręgu historyków, którzy zajmują się XVIII-XIX wiekiem, że no zbliża się taka trudna rocznica, 250. rocznica pierwszego rozbioru Polski, że pewnie trzeba zrobić jakąś konferencję i są, odbywają się, będą odbywały się, no ale kogóż one mogą zainteresować, no garstkę badaczy, specjalistów, przecież rozbiory są problemem nieaktualnym. No a na naszych oczach dokonuje się drugi rozbiór Ukrainy, bo pierwszy de facto miał miejsce w roku 2014. Teraz niewątpliwie szykowany jest przez nacisk, że tak powiem, możnych tego świata na Ukrainę rozbiór drugi. I przepraszam, będę... Tak, tak, ja chyba za bardzo się oddaliłem już. O. I... Teraz właśnie no, wraca ta natarczywa myśl, historia rozbiorów się najwidoczniej nie skończyła. To jest historia, którą musimy raz jeszcze przemyśleć, nie tylko jako doświadczenie przeszłości, ale doświadczenie współczesne, które jest wyzwaniem dla nas także. Stąd właśnie pomysł takiego cyklu, w którym jak zwykle chciałem mówić o historii, ale w sposób nawiązujący do wydarzeń aktualnych. To jest więc propozycja na rok przyszły. Jeszcze ją doprecyzuję w
w rozmowach z panią Hanną Dobrowolską z Solidarnymi 2010, ale rozumiem, mam nadzieję, jeśli państwo nie będziecie protestowali, że coś tutaj znajdziemy wspólnie interesującego. Teraz jednakże chciałem wrócić do tematu naszego dzisiejszego spotkania i przeprosić jednocześnie, że będzie ono nieco krótsze niż zwykle wskutek zmiany rozkładu jazdy, a ja wciąż jeszcze mam jutro akurat ostatni raz pełny cykl wykładowy na uniwersytecie, więc od rana muszę być tam jakoś na nogach i gotowy do wykładów. Dlatego muszę wyjechać dzisiaj właśnie pociągiem za 10:07. Za 10:07, tak. Otóż wracamy do zagadnienia, od kiedy zaczynają się te podziały wewnątrz naszej wspólnoty, które bolą nas dzisiaj tak dotkliwie. I oczywiście można powiedzieć, że podziały są nieuchronne w każdej wspólnocie, w każdej wspólnocie historycznej, że takie konflikty między interesami grupowymi, między ludźmi, którzy próbują jakiś kawałek, powiedziałbym, tej wspólnoty wyszarpnąć dla siebie, nie są niczym nadzwyczajnym ani wyjątkowym. Podziały głębsze, znacznie głębsze, sięgające tożsamości, nie tylko interesów, ale tożsamości grup, które spierają się o to, czym ma być ta wspólnota, co tworzy tę wspólnotę, mają swoją dramatyczną prehistorię. Bardzo niewiele o niej możemy powiedzieć, ale trzeba ją odnotować. To jest moment, kiedy państwo Mieszka, potem Bolesława, przyjmuje chrzest. Następuje dramatyczna, odgórna zmiana tożsamości. Ci, którzy żyli w świecie swoich wierzeń przedchrześcijańskich i przeżywali je głęboko, a nie ma podstaw, by nie wierzyć w taką właśnie głęboką tożsamość obyczajową, kulturową, religijną tych ludzi, którzy żyli tutaj przed chrztem. Dla nich wejście chrześcijaństwa było niewątpliwie dramatem, który dzielił tę wspólnotę, otwierając nową perspektywę, nowy horyzont wspólnoty polskiej. I tylko tyle właściwie możemy powiedzieć, bo nie mamy świadectw kulturowych, dość obfitych, by dywagować poważniej na temat tego właśnie utraconego poczucia tożsamości, zagrożonego poczucia tożsamości tych, którzy na pewno nie nazywali się Polakami. W tym sensie można mówić tylko o prehistorii zagadnienia, ponieważ nie był to spór dwóch Polsk. Nazwa Polska pojawia się w roku 1000, Polonia w żywocie świętego Wojciecha pisanym w Rzymie na Awentynie. A więc Polska od początku związana jest sama nazwa, tożsamość polska jest związana z chrześcijaństwem. Ale coś tutaj było, ci ludzie, którzy stali się chrześcijanami, Polakami w kolejnych pokoleniach, mieli swoich przodków, którzy chrześcijanami nie byli i Polakami też się nie nazywali. I to przejście niewątpliwie było dramatycznym podziałem, kiedy jeszcze te dwie grupy, powiedziałbym, tych, którzy już przyjęli chrzest, otwarli się na tę nową tożsamość i tych, którzy bronili starej tożsamości, ten konflikt no, jest zapisany w pierwszym kryzysie państwa piastowskiego w latach 1034-38, kiedy tak zwany bunt pogan omal nie zburzył tego kruchego jeszcze dziedzictwa tworzonego przez Mieszka Bolesława i Mieszka II. Przypominam to zderzenie tożsamości, bo ono coś mówi o współczesnych naszych dylematach i do tego jeszcze wrócę pod koniec tej niedługiej refleksji. Przecież jednak potem, kiedy już rozwija się ta tożsamość oparta na chrzcie, tożsamość, która dała nam całą tę przebogatą kulturę i w związku z czym niezupełnie mogę położyć na jednej szali to zestawienie kryzysu z wieku X, przełomu X i XI, tej wspólnoty pogańskiej, z naszym poczuciem, powiedziałbym, zagrożenia dziedzictwa, które przez 1000 lat chrześcijańskiej Polski zostało tutaj stworzone.
Bo nie wiemy, co tracili w sensie kulturowym ci ludzie, którzy chrześcijaństwa przyjąć nie chcieli. Wiemy, co zyskali. Natomiast wiemy, co my stracimy, jeśli ktoś powie, to wasze polskie dziedzictwo nic nie jest warte, a w szczególności chrześcijaństwo powinniście odrzucić. Przecież tyle razy spotykamy się z tego rodzaju agresją. Odrzućcie to chrześcijaństwo, nie módlcie się na początku, schowajcie to. To jest już przeżytek, właśnie coś, co powinno być zastąpione. No ale wtedy wyrzucimy niemal wszystko, co najcenniejsze w naszej kulturze materialnej i duchowej w ostatnim 1000 lat. Nie będzie tych wszystkich pięknych kościołów, rzeźb, obrazów, nie będzie pejzażu naszego wypełnionego tymi właśnie wspaniałymi śladami materialnymi naszej kultury i nie będzie Kochanowskiego z jego pierwszym wielkim dziełem, choćby Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary. To pierwszy drukowany wiersz Jana z Czarnolasu. Aż po wiersze, czy po poezję współczesną wielkich polskich poetów z XX wieku. Choćby nawet po ostatnie wiersze Czesława Miłosza, niezależnie od tego, jak kto patrzy na jego dziedzictwo. Przecież i w nim są te bardzo ważne ślady chrześcijańskiego dziedzictwa, ważne dla niego także. Nie byłoby muzyki naszej, nie byłoby Szymanowskiego, Kilara, Góreckiego, Chopina także, gdyby nie to dziedzictwo. Dlaczego zatrzymuję się przy tym, żebyśmy uświadomili sobie, jeżeli ktoś mówi nam, no widzicie, kiedyś przed 1000 lat odrzucili to stare i wzięli nowe. Wy też odrzućcie stare, czyli całą tę polską chrześcijańską kulturę i wybierzcie coś nowego, postpolskiego, postchrześcijańskiego w imię nowoczesności. To pamiętajmy, ile musimy odrzucić z tym bezcennych skarbów kultury nie tylko polskiej i ducha nie tylko polskiego, ale część wielkiej kultury europejskiej, którą budują dzieła, o których wspomniałem na kilku przykładach. Wracam teraz do mniej dramatycznych, ale stale występujących dolegliwie podziałów wewnętrznych we wspólnocie politycznej. Pisał o tym już bardzo, powiedziałbym, wyraziście, jako o problemie realnym Stanisław ze Skarbimierza, nadworny kapelan królowej Jadwigi, którą w naszej modlitwie przypominaliśmy i o wstawiennictwo, której prosiliśmy, towarzyszący jej śmierci i pocieszający potem króla Władysława Jagiełłę po zgonie małżonki. Otóż w jednym ze swoich kazań Stanisław ze Skarbimierza, w tym kazaniu, które mówi o dobru wspólnym Rzeczpospolitej, tak mówi. I jak niechybnym zwiastunem choroby toczącej organizm są stygnące członki, blednąca twarz, siniejący nos, zapadnięte oczy, pierś drgająca w nierównym oddechu, chrypnący głos, kołaczące się serce, tak zwiastunem rozkładu królestwa czy innej społeczności jest stygnięcie uczuć wzajemnych pośród jej członków, przywłaszczenie sobie powinności jednych przez drugich, rozbicie na wiele odłamów i stronnictw, gdy nie uświadczysz ni prawdy, ni sprawiedliwości, lecz jedynie tyrańskie zapędy władcy, który od rana jada, który zachowuje się jak młokos, gdy naczelnikami miast i państw są towarzysze złodziei, a sędziami wspólnicy zdrajców. Mówił o czymś, co widocznie było dostrzegalne, choć no, wspominamy, jeśli sięgamy do czasów Władysława Jagiełły, jako w pewnym sensie niemal mityczną krainę silnych, dzielnych rycerzy, którzy pokonali zakon krzyżacki pod Grunwaldem. Ale podziały były i wtedy. Spory były i wtedy. Byli ludzie ambitni, którzy chcieli zabrać innym ich miejsce na dworze, we wspólnocie politycznej lub grupom społecznym, które chcieli pozostawić na marginesie tego życia wspólnotowego. Przejście pewnej granicy, jaką jest w sporach wewnętrznych, udanie się do zewnętrznej, powiedziałbym, do zewnętrznej siły, by szukać tam oparcia dla walki o przewagę swoją tutaj, nad Wisłą, czyli przejście granicy dzielącej spór wewnętrzny od zdrady, niejednokrotnie się w naszej historii dokonywało, tak jak znów niemal w każdej innej.
można się zastanawiać nad postawą kanclerza Szydłowieckiego na dworze Zygmunta Starego, który przecież brał regularnie pieniądze od Habsburgów i służył im wiernie. Można zastanawiać się, a nawet chyba nie bardzo jest nad czym się zastanawiać, to był po prostu zdrajca nad postacią Hieronima Radziejowskiego w czasach potopu. Można zastanawiać się nad wyborami księcia Bogusława Radziwiłła, o którym czytamy w Potopie Sienkiewiczowskim, ale nawet jeśli wyjdziemy poza ramy literatury, to też przecież wiemy, że nie był to człowiek, który by się z Rzeczpospolitą utożsamiał, ale stawiał ponad nią, sięgając nawet do projektu rozbioru Rzeczpospolitej, którego miał być udziałowcem w Radnot. Możemy tak wymieniać potem skazanego za zdradę podskarbiego Morsztyna w czasach Jana III Sobieskiego. No, rzeczywiście wiele występuje takich postaci w naszej historii, które przekraczały te granice. Bardzo niewiele zostało ukaranych i to jest być może nasza specyfika, bo zdrajcy byli wszędzie, częściej byli karani w innych krajach. U nas przez system polityczny oparty na wolności obywateli, to zazdrosne strzeżenie wolności pozwalało ukrywać także niejednokrotnie nadużycia, a w każdym razie chronić winnych, nawet najbardziej drastycznych nadużyć tej wolności. Osobnym zagadnieniem, które także trzeba wymienić i na które zwróciłem uwagę ku swojemu zaskoczeniu w piątym tomie Dziejów Polski, kiedy pisałem o Janie Zamoyskim, to jest utworzenie systemu partyjnego, w którym interes partii i jej lidera, wodza, staje się właściwie nadrzędny wobec dobra Rzeczpospolitej, a w każdym razie lider partii, w tym wypadku Jan Zamoyski, uważa, że wszystko, co dobre dla partii, jest dobre, czyli dla niego, dla Zamojszczyków, jest dobre dla Rzeczpospolitej. To jest niebezpieczna tendencja, bo oczywiście przeciwko jednej takiej partii formuje się druga. Formują się inne i następuje proces, powiedziałbym, systemowego wyrywania sobie Rzeczpospolitej z rąk przez partię. To znów nie jest jakaś specyfika polska, ale w naszej historii też można ją obserwować. Jednakże nie te podziały, nie te problemy kumulują się w zjawisku, które nas dzisiaj dotyka najbardziej. Oczywiście można jeszcze o jednym aspekcie i trzeba na pewno o jeszcze jednym aspekcie tych podziałów wewnętrznych wspomnieć. Podziałów, które mają swoje źródło także w układzie społecznym Rzeczpospolitej. Szlachta, która ma wyłączność na obywatelstwo. Problem zazdrosnego strzeżenia tej wolności, której nie chcemy poszerzyć na innych. No dzisiaj, powiedzmy, nie jest to może aktualna tak bardzo kwestia, ale historycznie na pewno ważna. I z jednej strony przecież myślimy, no szlachta tyle stworzyła w naszej historii, właściwie tak jak Zygmunt Krasiński pisał jeszcze w XIX wieku, wszystko co wartościowe w naszej historii stworzyła szlachta. To oczywiście pewna może hiperbola, przesada, ale no niewątpliwie kultura, rozwój także pewnego etosu charakterystycznego właśnie dla rycerstwa i ta gotowość do poświęcenia w obronie ojczyzny to jest coś niezwykle ważnego związanego ze wspaniałą tradycją rycerską, szlachecką. Ale znajduje ona swoją granicę, którą też warto tutaj pokazać, zastanowić się nad nią. I jako ilustrację pozwolę sobie przytoczyć fragment listu księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. No, znamy z trylogii Sienkiewiczowskiej z Ogniem i Mieczem niezwykle plastycznie przedstawioną postać. Postać z jednej strony bohaterskiego obrońcy z baraża, ale przecież pysznego magnata, te dwa słowa, które brzmią jak kalka z podręcznika z PRL-u, są w istocie uzasadnione i u Sienkiewicza też te elementy są widoczne w obrazie księcia Jeremiego.
Tu jest taki fragment, który chciałem Państwu bardzo króciutki przedstawić z listu do Adama Kisiela z 1648 roku, kiedy ważyła się właśnie ta kwestia ukraińska. Porozumiemy się jeszcze przed dalszym, dopiero zaczynającym się wielkim rozlewem krwi z tą kozacką elitą, która dąży do zrównania w prawach ze szlachtą. Czy odrzucimy tę możliwość? I pisze tak Jeremi Wiśniowiecki do Adama Kisiela. Jeżeli za zniesieniem wojska kwarcianego, pobraniem hetmanów do więzienia, kontentacją otrzyma Chmielnicki i przy dawnych wolnościach zostawać będzie z tym hultajstwem, ja w tej ojczyźnie wolę nie żyć. I nam lepszą rzecz umierać, aniżeli by pogaństwo i hultajstwo miało nam panować. No, z jednej strony wielu z nas czuje sympatię z tymi słowami. No, jeżeli upada Rzeczpospolita, tak jak ją sobie wyobrażamy, ludzie, którzy popełnili zbrodnie przeciwko niej, dochodzą do głosu, bezkarnie uchodzą, ale jednocześnie reprezentują pewien realny problem społeczny, polityczny, którego rozwiązanie wymaga jakiegoś kompromisu. A my mówimy nie, kompromisu nie będzie. No to ten podział się utrwala. Tu racje są rozłożone. Na tym polega dramatyzm tej historii. Nie jest łatwo powiedzieć podły Wiśniowiecki albo odwrotnie. To jedynie godna odpowiedź na bunt hultajstwa i pogaństwa, prawda, jak to określił Kniaś Jarema. A więc i ten problem zostaje. Zazdrośnie strzeżonej wolności, powiem więcej, żeby zilustrować pewien problem współczesny. Poczucia własności Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita jest nasza i nie podzielimy się nią z nikim. Mam wrażenie, że dotyka nas mocno to zjawisko, w reakcjach, zwłaszcza po roku 2015 widocznych, czy w tym krótkim okresie 2005-2007, kiedy elity PRL przekształcone w elity III RP nie mogły pogodzić się z tym, jak to przecież my jesteśmy właścicielami, naturalnymi właścicielami Polski, tego państwa, wszystkiego. Wszystko to powinno być tylko do naszej dyspozycji, tak jak mówiły przedstawicielki tych elit. No jak to jest, że jakieś hultajstwo i pogaństwo, czyli jacyś brodaci czy wąsaci Janusze w białych skarpetkach gdzieś chodzą obok nas na plaży, a ta plaża na Helu powinna być tylko dla nas, dla elity. Gdzie tam będzie jakiś byle Polak jeszcze piwko sobie popijał? No celowo tak to było przedstawione, prawda? Prosty Polak, czyli no jakiś brzuchaty, odrażający, nie powinien mieć żadnych praw. To jest właśnie poczucie właścicieli wspólnoty. My władamy Polską i nie będzie teraz nam tutaj jakiś plebs, jakieś mohery, jacyś prawda, ludzie spoza sfer namaszczonych od czasów PKWN przez Moskwę i później dziedziczonych i kooptowanych w kolejnych pokoleniach. Nie będą nam ludzie z zewnątrz, niedokooptowani przez nas, rozpychali się po tej Polsce. Jest coś w tym podobnego moim zdaniem do reakcji księcia Jeremiego. Przy całej różnicy zasług oczywiście księcia Jeremiego i osób, o których mówiłem przed chwilą. To też do przemyślenia. Nie możemy nigdy czuć się jak wyłączni właściciele Rzeczpospolitej. Współodpowiedzialni za nią, tak, obowiązki mamy, takie jak właściciele, ale praw nie mamy właścicielskich. Żadna grupa w każdym razie z nas nie ma takich praw. Problem, który zaczyna nabierać kształtów tego dramatycznego problemu, od którego zacząłem, to znaczy zderzenia fundamentalnie dwóch różnych tożsamości i wezwania do tego, żeby odrzucić całą starą tożsamość, nie interesy, nie poczucie właścicielstwa, ale po prostu przestać być starym człowiekiem i stać się nowym, nowym już nie polskim, już odrzucającym całą tradycję. To jest kwestia, która ujawnia swoją siłę na progu wieku XVIII. Właściwie można to prześledzić plastycznie. Pierwsze portrety szlacheckie, elit, można powiedzieć, w strojach francuskich, zachodnich, pojawiają się właśnie wtedy, w wieku
XVII, kontrastując z występującymi obok portretami wciąż tymi, można powiedzieć, kontuszowymi, tradycyjnymi. Naturalnie wiemy, wcześniej była renesansowa moda, różne mody przychodziły na dwór królewski, ale ta moda na to, żeby wyglądać jak na Zachodzie, we Francji, która staje się modelem tej odmienności, skutecznej politycznie odmienności w porównaniu z modelem Rzeczpospolitej, ona zaczyna przybierać na sile wtedy, kiedy Rzeczpospolita doświadcza swojego pierwszego strasznego kryzysu trwającego od 1648 do 1573 roku, czyli od buntu chmielnickiego poprzez potop moskiewsko-szwedzki aż do najazdu tureckiego zakończonego przecież oderwaniem kawałka Rzeczpospolitej traktatem buczackim. Te tragiczne 25 lat, chociaż Rzeczpospolita ocaliła swoje miejsce na mapie, nadszarpnęło poczuciem pewności siebie Rzeczpospolitej. A może nasz model życia, nasz model wspólnoty politycznej opartej na wolności, na sejmiku, na sejmie, nie jest dobry. Wcześniej no, jednak było to poczucie, że żyjemy w najlepszym ustroju, najbardziej wolnym, gwarantującym nam najswobodniejsze życie, najpełniejszą realizację ideału tego życia, chrześcijańskiego i wolnego. To zostało bardzo silnie nadszarpnięte przez doświadczenie no, zniszczenia, zrujnowania tej Rzeczpospolitej przez zewnętrznych najeźdźców. I stąd pojawiają się oczywiście konkretnie realizowane przez dwór projekty reform, które zmieniłyby ustrój Rzeczpospolitej, wprowadziły elementy bardziej, powiedziałbym, wzorowane na tym modelu francuskim, no jeśli nie pełnego absolutyzmu, to w każdym razie wzmocnienia władzy monarszej. Ale tu nie chodzi mi o szczegóły reform ustrojowych. Chodzi mi o samo stwierdzenie, nasz model życia okazał się praktycznie nie najlepszy. Przeżył kryzys. Polska przegrywa. Uratowała się, ale przecież moglibyśmy, przepraszam bardzo, moglibyśmy inaczej, lepiej funkcjonować, gdybyśmy odrzucili to, co było w naszej przeszłości. I tu pojawia się pytania, ile odrzucić, ile zostawić. Czy polskość, ta, która rozwijała się przez wieki, kulturowo i politycznie w formie Rzeczpospolitej, jest jeszcze jakimś ważnym, pozytywnym układem odniesienia, czy wyłącznie negatywnym układem odniesienia. To znaczy mówimy, to wszystko należy odrzucić, co było do tej pory. Tego rodzaju radykalna postawa pojawi się dopiero w wieku XVIII. I takim momentem symbolicznie otwierającym tę epokę jest oczywiście czas, kiedy wstępuje na tron król Stanisław August Poniatowski i dochodzi do głosu program otwarcie ogłoszony przez króla budowania nowego świata polskiego. A więc ten stary świat polski trzeba odrzucić, bo trzeba zreformować tę Polskę, która się nie sprawdziła, jeżeli można tak powiedzieć, która no, w tym momencie, czyli w roku 1764, po prostu oznacza pełną obcą dominację nad Rzeczpospolitą. I przecież owocem tej dominacji jest namaszczenie przez byłą kochankę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na tron Polski. To jest dowód na tę podległość. Czy można w takim razie wydobyć się z tej podległości, dokonując reform odrzucających starą polskość i w ten sposób jakoś oszukać naszą patronkę ze wschodu, która już przejęła kontrolę nad Rzeczpospolitą? To jest dylemat, który będzie próbował rozwiązywać przez pewien czas na pewno wyłącznie w dobrej wierze król Stanisław August Poniatowski. Ale ważnym powiedziałbym elementem tej historii, tej próby zmiany Rzeczpospolitej jest przyjęcie nowej mentalności przez reformatorów, skupionych wokół czasopisma Monitor, ukazującego się od razu od drugiego roku panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
kiedy to król jasno deklaruje, że jest grupa, król i jego otoczenie, że jest grupa wyższa, którzy są nauczycielami i jest grupa niższa, która jest ciemna i którą trzeba wyedukować. Monitor cały czas głosi, w tej chwili akurat nie mogę znaleźć tych cytatów, może jeszcze je znajdę. Chciałem sięgnąć po prostu do fragmentu z monitora, ale gdzieś mi się, przepraszam, zapodział akurat ten fragment. W każdym razie, streszczając z pamięci te fragmenty, rozumni ludzie mają wychowywać nierozumnych. W skrócie tak wygląda ta pedagogika, którą do pewnego stopnia można by nazwać pedagogiką wstydu. Ale nie chodzi o mówienie, że Polacy wcześniej popełnili jakieś zbrodnie na innych. Polacy po prostu byli głupi i to powiedziałbym dziedzicznie głupi, aż przyszła grupa oświeconych według wzorów zachodnich, francuskich, które są skuteczne, otwierają nowe horyzonty, także w dziedzinie ustrojowo-politycznej i bez których Polska przepadnie. Jest w tym autentyczna troska o tę wspólnotę, o Rzeczpospolitą. Troska, która jednakże, przejawiając się w tym dążeniu do modernizacji, to hasło jest kluczowe, modernizacja, zaczyna ocierać się o niebezpieczeństwo wprowadzenia nowego typu podziału. Podziału, który właśnie wyraża relacja nauczyciel-uczeń, bardzo szybko przechodząca w relację jeszcze dramatyczniej nierównoprawną. Relację terapeuta-pacjent. Jeszcze wtedy nie znano tych słów, nie używano ich w takim znaczeniu, ale postawa była już obecna w monitorze. To znaczy będziemy leczyć. My, lekarze, przychodzimy z receptami wypisanymi w Paryżu, leczyć tutaj tę chorą na plika polonika, czyli prawda, na ten kołtun polski, publiczność. Taką ilustracją, którą kiedyś tutaj na jednym z wykładów przytaczałem, tej postawy jest niesłychanie dowcipny fragment pamiętników Stanisława Augusta Poniatowskiego z bardzo wczesnej jego młodości, kiedy po raz pierwszy kandydował jako chyba nastolatek, czy też miał około 20 lat, na posła na Sejm, a więc trzeba było poddać się procedurze wyborczej normalnej na sejmiku. No i to obrzydzenie, z jakim w sposób satyryczny, śmieszny opisuje Stanisław August Poniatowski potrzebę no, bratania się z tą hołotą, o której głosy trzeba zabiegać, to no powiedziałbym, jest taki orientalizm, taka kolonialna perspektywa. To znaczy, to nie są ludzie właściwie, to są podludzie. Ci obywatele Rzeczpospolitej, których on musi prosić o głos. No jakieś zdziwaczałe okazy sarmatów, nie ludzi, zarówno gdy idzie o płeć brzydką, jak i płeć piękną, to po prostu są no, jakieś untermensze. Tak, taka perspektywa jest jednoznacznie wpisana w te pamiętniki. Wiem, że to brzmi okropnie, to brzmi za to niesłychanie zabawnie, kiedy się to czyta, ale przecież to jest ten trop literacki, który będziemy znali później od tego momentu w zapisach tylekroć powtarzających się. No takim chyba najbardziej sztandarowym utworem w XX wieku jest Transatlantyk Witolda Gombrowicza. No śmieszą nas ci ludzie z Transatlantyku odmalowani po prostu jako groteskowe okazy. Groteskowe okazy, no może nawet trochę śmieszne, ale jednak to nie są no, nie tylko nowocześni ludzie. Można zapytać, czy to w ogóle są jacyś ludzie. To są jakieś sarmackie marionetki zatopione w tym bursztynie przeszłości pełnej brudu, hipokryzji, którą demaskuje dopiero oświecony albo szyderczy pisarz. To właśnie zaczyna się wtedy, wraz z pedagogiką monitora. To nie znaczy, by odrzucić od razu tę pedagogikę, powiedzieć, że nie ma tutaj żadnych realnych podstaw do reformy. Rzeczpospolita była w kryzysie.
sarmatyzm szlachecki miał swoje negatywne skutki, ale czy można budować Rzeczpospolitą, wspólnotę, wprowadzając tak radykalny podział na nauczycieli i uczniów, terapeutów i pacjentów? To nie jest wspólnota obywatelska. To jest zupełnie nowy, głębszy niż jakikolwiek wcześniej partyjny podział, podział na strefy interesów. Bo kiedy kłócimy się o interesy, kłócimy się między partiami, no to jesteśmy równi sobie, prawda? Mamy co prawda różnych patronów, różnie rozumiemy te interesy, ale nie ma między nami różnicy, powiedziałbym, no, człowieczeństwa. Natomiast tutaj jeden jest całkowicie niedojrzały, a drugi jest dojrzały i poucza niedojrzałego, prawda? Paradoksalnie tak działa oświecenie, które głosiło przecież w swoim słynnym haśle wprowadzonym przez Immanuela Kanta 20 lat później, czyli w 1784 roku w jego eseju Co to jest oświecenie, głosiło potrzebę wyjścia człowieka z samozawinionej niedojrzałości. To sam człowiek powinien wyjść z tej niedojrzałości. To na tym ma polegać oświecenie. No ale niestety zawsze kończy się to tym, że są nauczyciele i są ci właśnie, których trzeba wydobyć z niedojrzałości, przemocą nawet, jak się okazuje. I to właśnie okazało się wtedy, w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, ponieważ Katarzyna II, jak wiadomo, wysłała swoich sołdatów, żeby ci oświecenie wprowadzali w Polsce, czyli wprowadzali tolerancję religijną, której rzecz jasna nie było ani w carskiej Rosji, ani w Prusach króla Fryderyka II, ale w Rzeczpospolitej przy aplauzie Woltera, Diderota, barona Grimma, innych już nieraz tutaj przeze mnie przywoływanych tuzów oświecenia europejskiego, budowano wizerunek całej Polski jako pacjenta, który powinien być zoperowany przy pomocy tych właśnie bagnetów niosących cywilizację, oświecenie, bagnetów obcych dworów. I tu pojawia się pewien nieprzyjemny element połączenia tych dwóch płaszczyzn, płaszczyzny polityki zewnętrznej, międzypaństwowej i płaszczyzny tego wewnętrznego napięcia między reformatorami, a tymi, którzy mają być zreformowani. Połączenie tych płaszczyzn daje taki oto rezultat, że oświeceni, kiedy sięgają po pomoc z Petersburga czy z Berlina, no, znów przekraczają pewną granicę, jaką niejednokrotnie już wcześniej przekraczali, jak już to mówiłem, przedstawiciele różnych koterii politycznych w naszej historii, ale łączą to właśnie z poczuciem misji cywilizacyjnej, prawda? W momencie, kiedy Rzeczpospolita rzeczywiście walczy już o swój byt, o swoje granice, bo to są czasy Konfederacji Barskiej, czasy pierwszego rozbioru, który przypomniałem, właśnie będzie mijała jego 250. rocznica, to właśnie okazuje się, że ta historia oświecenia polskiego jest tragicznie splątana z historią zewnętrznej agresji na Polskę, podejmowanej pod hasłami oświecenia. To nie jest wina tych, którzy chcieli reformować Rzeczpospolitą, ale to jest tragiczny rezultat tej sytuacji, w której zwątpiono w ideał starej Polski, uznano, że można ją potraktować jako chorobę, którą trzeba wyleczyć za wszelką cenę. Oczywiście nie jest tak, że ten podział na sarmatów, przecież w sztukach, w komediach z tego czasu, z Teatru Stanisławowskiego, niejednokrotnie przedstawiany w rozmaitych zresztą wariantach, na sarmatów i tych, prawda, fraczkowych, sfrancuziałych reformatorów, że ten podział dzieli racje moralne według takiego oto schematu: sarmaci to dobrzy, ci właśnie reformatorzy źli. Oczywiście nie, racje i tu były podzielone, bo reforma była konieczna. I część sarmatów, w cudzysłowie czy bez cudzysłowu ich traktując, a więc tych, którzy bronili starego modelu życia politycznego w Polsce, uzna, że tak jak Jeremi Wiśniowiecki w swoim liście z 1648. Skoro następuje reforma, skoro wprowadza się tron dziedziczny w Polsce wraz z Konstytucją 3 maja,
skoro usprawnia się ten ustrój, ale ogranicza w związku z tym wolność, to już nie ma wolności w Polsce i ja w takim razie wolę być Rosjaninem niż Polakiem, konkluduje Stanisław Szczęsny-Potocki. Wielki obrońca wolności Rzeczpospolitej, bo on był absolutnie święcie przekonany, mówię o najważniejszym z trójki Targowiczan, że broni wolności, skoro okazuje się, że ta wolność została zabrana przez reformatorów, to on woli pójść do Katarzyny, bo to będzie mniejsze zło dla niego. Ta Polska, w której już nie ma liberum veto, nie jest Polską. Znów tragiczny dylemat. Czy rzeczywiście można pogodzić potrzebę reformy, modernizacji? Modernizacja nie jest niczym złym w świecie, który się zmienia, w świecie, który stawia nam nowe wymagania. Ale jednocześnie, gdzie jest ta granica, kiedy przekroczenie pewnego progu uczyni życie w naszej wspólnocie, przekroczenie pewnego progu modernizacji, uczyni życie nieznośnym, bo uczyni życiem w obcym świecie, w którym już się nie odnajdujemy. To są właśnie dylematy, które ujawniły się z całą siłą wtedy, w latach 90. XVIII wieku, 80. 90. I część Sarmatów czepia się w obronie wolności starej Polski rąbka szat imperatorowej. Smutny symbol tego to Targowica. Ale przecież także ci najbardziej gorliwi reformatorzy, jak Hugo Kołłątaj, przystępuje do Targowicy, jak Stanisław Staszic, który później będzie niezwykle gorliwym wyznawcą poglądu, iż Polska powinna rozpuścić się niejako w wielkim rodzie słowiańskim pod panowaniem dobrotliwego cara Aleksandra I. A więc tutaj ta droga do odejścia od wspólnoty polskiej nie prowadzi ani tylko od Sarmatów, ani tylko od reformatorów. Ona właśnie w sytuacji tego dramatycznego podziału staje się możliwa. Jedni szukają tej modernizacji, skoro Rzeczpospolita upada pod dobrotliwymi rządami sąsiadów, prawda, którzy zajęli Polskę. Inni wybierają tych sąsiadów, ponieważ uważają, że skoro nie ma już wolności w Rzeczpospolitej, to już lepiej niech Rzeczpospolitej nie będzie. Dodam na marginesie, że taką, powiedziałbym, też wracającą czasem tezę w naszych współczesnych debatach politycznych po tej stronie obrońców wolności paradoksalnie sformułował jeden z najbardziej sfrancuziałych przedstawicieli elit Rzeczpospolitej, Jan Potocki, a właściwie Jean Potocki, bo chyba tak się go wymawia po francusku, autor rękopisu znalezionego w Saragoście, który pisał wyłącznie po francusku i który również po francusku napisał memoriał jeszcze w roku 1788, kiedy zaczął obradować Sejm czteroletni, ten reformatorski, wspaniały Sejm. Potocki pisał wtedy, Jan Potocki, że żywiołem Polski jest wolność. Polska wolna wewnętrznie jest niegroźna dla sąsiadów, ale ponieważ ta wolność osłabia ją, Polska w naturalny sposób wymaga patrona, patronatu. Ponieważ jest niegroźna, kiedy jest wolna, tak wyglądało to równanie, to oczywiście Rosja się zawsze zaopiekuje Polską, bo taka wolna Polska będzie niegroźna, więc niech Rosja opiekuje się Polską. Tak to, że tak powiem sobie, ułożył Jan Potocki. I wielokrotnie wraca tego rodzaju myślenie. No, będziemy się cieszyli wolnością, nie jesteśmy problemem w związku z tym dla sąsiadów. A więc pozbądźmy się tych atrybutów suwerenności. Oddajmy je sąsiadom, wtedy będziemy mogli się cieszyć wolnością nad Wisłą. To Jan Potocki, autor rękopisu znalezionego w Saragoście, który kończy zresztą swoje życie efektownym samobójstwem w swoim majątku na ukraińskich ziemiach. Jest jednym z autorów takiej właśnie koncepcji rezygnacji z tego, co nazwie nieco później, już w roku 1809, kiedy jego obaj synowie zaciągnęli się na ochotnika do Armii Księstwa Warszawskiego, walczyć o Polskę, po prostu o jej granice. Rozpaczał wtedy Jan Potocki
słowami, że patriotyzm jest w Polsce jak choroba, która nawraca w kolejnych pokoleniach i no, wyrywał sobie ostatnie włosy spod peruki nad tą chorobą, która ciągle nawraca i ciągle rujnuje tę naszą wolność, wolność od Polski. Nikt chyba bardziej efektownie i jednocześnie efektywnie, czyli bardzo wyraziście, nie zarysował tego zderzenia dwóch Polsk niż twórcy literatury. Są dwa dzieła, które chciałem tutaj przywołać. Bardzo Państwa zachęcam do lektury najlepszej powieści historycznej przed Sienkiewiczem polskiej. Autora szczególnego, który wybrał właśnie Rosję ostatecznie po tej stronie sarmackiej, uznając, że alternatywą dla tej Rosji tradycjonalistycznej, jak wierzył, jest świat rewolucyjny, zachód rewolucyjny, więc lepiej już porzucić Polskę, która ulega tym potrzebom rewolucji, i wybrać Rosję carską. To był Henryk Grzewuski i mam na myśli jego powieść Listopad. Genialną powieść historyczną, wspaniałą powieść historyczną, która pokazuje okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i spór ideowy między obrońcą starego, starej Rzeczpospolitej, jej tradycji republikańskich i zwolennikiem tych dworskich reform inspirowanych przez francuskie oświecenie, który nosi się inaczej, wygląda inaczej, jada inaczej, mówi innym językiem, bo używa francuskiego, już nie polskiego. Dwaj bracia Strawińscy. Notabene z tej samej prawdziwej rodziny wywodzi się późniejszy wielki kompozytor rosyjski, bo zrusyfikowała się ta rodzina, Strawiński Igor. A jeden z tych braci Strawińskich powieściowych to rzeczywisty autor Porwania Stanisława Augusta Poniatowskiego w czasie Konfederacji Barskiej, więc bardzo ciekawa intryga, ale tutaj nie chodzi mi o intrygę, ale chodzi mi o to zderzenie dwóch światów, tego świata staropolskiego i świata reformatorów, z którymi Grzewuski rzecz jasna nie sympatyzuje. Jeszcze chyba dobitniej, bo zwięźlej, zaledwie w kilku scenach dramatycznych, które nie zostały nawet dokończone, przedstawił to zderzenie dwóch Polsk, dwóch światów Adam Mickiewicz w dramacie napisanym w języku francuskim Jakub Jasiński, czyli Dwie Polski. Taki jest tytuł, dosłownie formułujący problem, o którym dzisiaj mówimy. Oczywiście odwołuje się do sytuacji z czasu powstania kościuszkowskiego, kiedy na Litwie, w Wilnie wybucha powstanie kierowane przez przedstawiciela tej no, modernizującej grupy, która jednakże chce walczyć o niepodległość Polski, Jakub Jasiński. Sympatie Mickiewicza, jak wiadomo, nie są wyłącznie z tymi reformatorami. Sympatie Mickiewicza są z Polską po prostu, z Polską, która przeżywa tragedię wewnętrznego podziału. Ale znakomicie wznosząc się niejako ponad ten podział, pokazuje Mickiewicz jego tragedię. W pierwszej scenie występuje stary szlachcic Stanisław, który w swoim dworze na prowincji obserwował upadek Polski. Cytuję. Co miał przed oczyma, to mi nie powiadało, że się Polska zmienia, że się zmieniła, czyli że już Polski nie ma. Jest to tak, jakby podczas nocnego uśpienia skradziono nam Polskę, a dzień po to się budzi, żeby oko patrzało na te diabelskie sztuki, żeby widziało fraki, ogony, peruki, wojsko we frakach, w perukach, z ogonami. To oczywiście jest mowa o pewnym zewnętrznym aspekcie przemiany modernizacyjnej, która uderzała ludzi, którzy zobaczyli, że ich świat został im zabrany. Zamiast kontuszy, zamiast tradycyjnej kultury tego życia szlacheckiego, pojawiają się nowe, obce dwory przywiezione z Francji wraz z potrzebnymi reformami ustrojowymi, mającymi wzmocnić armię, mającymi zreformować Sejm. Stary świat został pewnemu pokoleniu zabrany, pewnym ludziom zabrany. To jest doświadczenie przecież wielu z nas, tak, że czujemy, jak no, traci się kontakt międzypokoleniowy.
To jest to doświadczenie właśnie starego szlachcica Stanisława. Ale gdzie leży klucz do odnalezienia racji w tym podziale, w którym modernizacja wypiera także tradycję polską, polską kulturę? Czy ta modernizacja prowadzi do dobra w przypadku analizowanym przez Mickiewicza? Mickiewicz pokazuje pewnego rodzaju argumentację, która pojawia się na rzecz porzucenia skrupułów, jakie wbudowane były w starą kulturę polską opartą na chrześcijaństwie. Porzucenia skrupułów wiążących się z pewnym zobowiązaniem wobec właśnie owej tradycji, wobec przeszłości przodków tych, których postawiliśmy na pomnikach, których dobrze wspominano w sylwach szlacheckich i przeciwstawiano tym podłym, tchórzliwym. Teraz trzeba to wszystko wziąć w nawias, mówi jeden z bohaterów dramatu Mickiewicza, biskup inflancki Józef Kosakowski. Ten, który zawisł tutaj na szubienicy przed kościołem Bernardynów na Nowym Świecie 9 maja 1794 roku. No miał nieszczęście, że przyjechał z Litwy do Warszawy w czasie powstania kościuszkowskiego. Ale tutaj w jego usta wkłada Mickiewicz taką oto argumentację w odpowiedzi na zarzuty przedstawiciela tych starych Polaków, patriotów, który nie może się pogodzić, że teraz taki cynik, taki łajdak bierze pieniądze od Katarzyny, jest po prostu agentem Katarzyny, tenże biskup inflancki Kosakowski. Ale ten odpowiada, że on właśnie manifestacyjnie bierze te pieniądze, żeby Katarzyna była pewna, że będzie jej wierny, bo dzięki temu, że wszyscy wiedzą, że jest agentem Katarzyny, ona z kolei wie, że on nie ma odwrotu, że będzie do końca jej lojalny. Ale jednocześnie broni biskup inflancki racji swojej zdrady, tej nowoczesności, której patronował także w reformach w kościele wprowadzanych. Zanim zacytuję ten fragment polityczny biskupa Kosakowskiego z dramatu Mickiewicza, przypomnę, że był to nie tylko targowiczanin powieszony tu w Warszawie, ale był to także gorący zwolennik reform w kościele i reform związanych również ze społecznymi obowiązkami kościoła. W tym sensie można powiedzieć, był to postępowy katolik, co nie jest tylko szyderczym określeniem. Mówię nie tylko szyderczym, bo oczywiście poza tym był to no, typowy przedstawiciel oświeconego katolicyzmu, czyli namiętnie grał w karty, żył pełnią życia, można tak powiedzieć, towarzyskiego we wszystkich jego odcieniach, ale także autentycznie analizował kwestię odpowiedzialności społecznej za ubogich przez Kościół, proponował wprowadzić zasadę ubezpieczeń społecznych w majątkach kościelnych dla chłopów, a więc no, rzeczywiście poważnie traktował myśl o reformach, o modernizacji. Ale jak wyobrażał sobie polityczną wspólnotę? Posłuchajmy. A czyż jesteśmy w stanie obronić się przeciw trzem najpierwszym potencjom? Czy mamy jakiś sprzymierzeńców? Prusy wskutek swego położenia geograficznego zdane są na łaskę i niełaskę Francji. Nie dowierzają Austrii i zawsze będzie ciążyć ona, znaczy Prusy będą zawsze ciążyć ku Rosji. Austria boi się Rosji, ale jeszcze bardziej boi się jakobinizmu francuskiego. Wie, że będzie kiedyś pożarta, ale Rosja zjada ją po kawałeczku i będzie potrzebowała 100 lat na pochłonięcie cesarstwa austriackiego, podczas kiedy Francja połknąć je może od razu. Austria zacznie od tego, że rzuci nas Rosji na pastwę, aby ją tym zaprzątnąć na jakiś czas. A więc argument biskupa inflanckiego jest taki. My, nowocześni ludzie, bierzemy pod uwagę świat realny, a w świecie realnym nie obowiązują żadne zasady moralne, tylko silny wygrywa, słaby przegrywa. Skoro tak, to oceńmy. Dookoła są sami silniejsi od nas sąsiedzi, to poddajmy się najsilniejszemu i najbardziej agresywnemu. To jest jedyne rozwiązanie. No jeżeli nie obowiązują żadne zasady moralne, nowoczesność oznacza oswojenie się z rzeczywistością, w której no, jesteśmy bezsilni, no to poddajmy się, prawda? I na to odpowiada interlokutor,
biskupa Kosakowskiego, reprezentujący tę starą Polskę, która chce się bronić, mówi tak. Tak wtedy, gdyśmy zagrożeni przez trzech śmiertelnych wrogów, to zamiast się bronić, wasz mój zajęty jesteś tylko wyborem, jaką śmiercią i z czyjej ręki zginąć. Podajesz gardło temu, który jest najbardziej rozżarty. Biskup odpowiada krótko. I najpotężniejszy. Czyli poddajmy się najpotężniejszemu. To wszystko, co może zrobić człowiek prawdziwie nowoczesny w polityce. I wtedy, kiedy poddamy się najpotężniejszemu, możemy realizować te rozmaite reformy społeczne, modernizować, cywilizować Polskę. Tu zaczyna się bardzo ciekawa kariera słowa cywilizacja, cywilizowany. Ta kariera, która opiera się na przeciwstawieniu pojęcia cywilizacja i polityka. Polityka to są spory, to są namiętności, to są konflikty, to są granice, to są podziały, to są właśnie te spory o suwerenność. Cywilizacja to przekreśla. Cywilizacja jest ważniejsza, bo w polityce uczestniczy mniejszość ludzi, a cywilizacja dotyczy wszystkich. No to są te wodociągi, ubezpieczenia, prawda, społeczne, to jest czystość na ulicach. A więc ostatecznie budujmy mosty, nie budujmy polityki. Skoro Rzeczpospolita się nie utrzymuje na nogach, no to nie poświęcajmy sił naszych na podpieranie Rzeczpospolitej, tylko skoro ona upada, to wybierzmy tego najsilniejszego i przy nim w ramach jego wspólnoty politycznej, tej potężnej, w której my nie będziemy brali aktywnego udziału, zajmiemy się cywilizacją. To jest następny etap, powiedziałbym, tego przeżywania upadku ideału Rzeczpospolitej, wiary w polskość w pokoleniu już nie końca wieku XVIII, ale w pokoleniu, które doświadczyło klęsk kolejnych zrywów powstańczych. Po powstaniu listopadowym, po powstaniu styczniowym przychodzi myśl, to się nie uda. Nasza walka o politykę, o odrodzenie Polski jest walką beznadziejną. Pozytywiści, ci, którzy niejednokrotnie brali udział jako bardzo młodzi ludzie w powstaniu styczniowym, wyciągają wnioski z klęski Polski i mówią, już nie. Teraz zajmiemy się no właśnie brudem na ulicach Warszawy, tym, na czym skupił swoją uwagę Bolesław Prus w swoim arcydziele, być może najwspanialszej polskiej powieści, Lalce, jakby nie dostrzegając w ogóle, że jest to miasto okupowane przez Rosjan. Tego problemu tam nie ma. Ale jest problem cywilizacji, biedy, nierówności. Tam drobne fragmenty zostały przez cenzurę usunięte w pierwszym wydaniu Lalki, te, które mówią oczywiście o wcześniejszej historii głównego bohatera Wokulskiego, tej właśnie związanej jeszcze z nieszczęsną polityką, która prowadziła młodych ludzi do powstań. No ale pozytywiści wyciągają z tego wniosek. Nie wszyscy w tym samym stopniu, ale buduje tu pewne uogólnienie. Cywilizacja jest alternatywą dla polityki. Alternatywą, czyli albo, albo. Albo angażujemy się w politykę, robimy coś nierozumnego, bo, no bo właśnie ci, którzy okupują Polskę, są silniejsi, więc to jest rzucanie się z motyką na słońce, a my powinniśmy mierzyć zamiar podług sił, a nie siły na zamiary, prawda? Na tym polega nasza już pozytywistyczna mądrość. I zająć się tym, co jest dookoła nas, tym brudem, właśnie tą naszą gorszością wobec Zachodu. To jest pewnego rodzaju etap rozwijania się tego, co można by nazwać patriotyzmem modernizacyjnym. On zaczyna w wieku XVIII swoją historię od słusznej reakcji na zagrożenie państwa przez kryzys politycznego ustroju. Więc trzeba reformować. Reforma jest dobrą na pewno rzeczą w tym wypadku, w tej sytuacji. Ale w owym kryzysie Rzeczpospolitej, wiary w polskość, w jej tradycję, w jej kulturę wcześniejszą, pojawia się wewnętrzne napięcie w tym patriotyzmie modernizacyjnym,
który z jednej strony głosi, no musimy coś zmienić, żeby ratować Polskę, unowocześnić ją, żeby ratować Polskę, ale jednocześnie głosi, to co do tej pory było Polską, było złe. To wewnętrzne napięcie w patriotyzmie modernizacyjnym sprawia, że jego dynamika jest właśnie taka, jaką obrazuje owo następne, czy któreś tam pokolenie, które już odchodzi od nadziei na odbudowanie wspólnoty politycznej Polaków i mówi o potrzebie podnoszenia cywilizacyjnego poziomu tutaj. A jako przeciwnik, jako wróg w owym patriotyzmie modernizacyjnym zaczyna się jawić ten, który występuje na ulicę i mówi, nie, trzeba walczyć o Polskę, o jej granice, trzeba walczyć z zaborcami. To jest ktoś, kto, ten wróg wewnętrzny, to jest ktoś, kto chce odciągnąć od szlachetnych ideałów podnoszenia cywilizacyjnego no, swojego najbliższego otoczenia, całego społeczeństwa. Pojawia się tego rodzaju napięcie wewnętrzne w owym patriotyzmie. Ono oczywiście nie prowadzi nieuchronnie do porzucenia polskości, bo jak wiemy, bardzo duża część inteligencji, jaka wtedy się właśnie rodzi po 1864 roku, jednak traktuje to doświadczenie powstania styczniowego nie tylko jako traumę, ale także do przezwyciężenia właśnie poprzez odejście, zapomnienie o tym, co motywowało powstańców, odejście od tego ideału niepodległościowego, ale także jako zobowiązanie. To próbujmy inną drogą ratować tę polskość, która nie ma szans w polityce w tej chwili. I to sprawia, że inteligencja, która zapatrzona jest w te wzory idące wciąż z zachodu, ten model zachodni, tam jest nowoczesność, w Polsce jest zacofanie. Więc wciąż operująca tym modelem od czasów oświecenia rozwijającym się w naszej historii, jednak chce wykorzystać te impulsy płynące z zachodu po to, żeby chłopów, którzy wstępują wtedy na arenę, można tak powiedzieć, świadomego życia we wspólnocie polskiej, uczynić właśnie świadomymi Polakami. No bez tej inteligencji pozytywistycznej i bez jej części, bez tych siłaczek, judymów, nie byłoby wielomilionowego narodu polskiego, który ukształtował się w ostatnich 30 latach pod zaborami jeszcze. Właśnie tą pracą inteligentów, którzy podnosząc cywilizację, jeszcze nie zapomnieli całkowicie o polskości. Ale jest grupa wśród tej inteligencji, która wybiera bardziej radykalnie modernizacja przeciw Polsce, modernizacja zamiast polskości. Byli już tacy Jakobini pod koniec wieku XVIII. Byli tacy przedstawiciele emigracji polistopadowej po powstaniu listopadowym. Najbardziej wybitną wśród nich postacią i jednocześnie łajdacką był Adam Hrabia-Górowski, który no, wybrał świadomie odstępstwo od polskości i ogłosił to, wstępując do ambasady rosyjskiej, ale nie po to, żeby wybrać cara ostatecznie, tylko żeby wybrać przyszłość. Tak to przedstawił Górowski. Albo przyszłość, albo Polska. Polska to jest przeszłość, coś, co minęło, coś, co przegrało. Polska jest słaba, przegrała. Rosja jest silna, wybieram Rosję, a Rosja może zrealizować ideał społeczny przyszłości. Tak to sobie wyobrażał Górowski w roku 1834. Zupełnie już poważnie, realnie poważnie w sensie konsekwencji długofalowych politycznych ten, powiedziałbym, model zaczęła realizować, już będę zmierzał do końca, zaczęła realizować lewica tworząca się od czasów Ludwika Waryńskiego, która wybrała nowoczesność rozumianą jako przyszłość opisana przez ideologię komunistyczną Karola Marksa, nowoczesność jako wybór odrzucający Polskę całkowicie i radykalnie. I ta linia, no jak wiadomo, prowadzi dalej przez KPP w stronę tych, którzy stają się tutaj namaszczonymi przez Moskwę zarządcami PRL-u. Ta linia wyboru ideologicznego, ideowego można powiedzieć, bo to nie byli konformiści, to byli ludzie, którzy płacili dużą cenę za ten wybór, środowiskową, towarzyską,
czasem własną, osobistą także cenę wolności. Ale ten właśnie wybór przeciwko Polsce dokonany przez komunizm, przez ruch komunistyczny w Polsce się organizujący, sprzęga się w fatalny sposób w historii PRL już po 1945 roku. To jest szczególnie ważna puenta naszej dzisiejszej, no, powiedziałbym, kwestii, gawędy. To jest, sprzęga się z trwającym wciąż i rozwijającym się dziedzictwem oświecenia jako kompleksu wobec Zachodu. Polska jest gorsza, musimy wybrać nowoczesność rozumianą już nie jako wybór ideowy, ale jako modę, która przychodzi z Paryża. Symbolem doskonale opisanym tej postawy przez tego samego autora, którego już tutaj przywoływałem, Ferdydurkę Gombrowicza, jest para młodziaków, państwo młodziakowie. Ci, którzy zawsze wybierają to, co przychodzi właśnie, żeby odróżnić się od tej hołoty dookoła, która zamieszkuje drugą Rzeczpospolitą. Oni wybierają tą najnowszą rakietę tenisową, najnowszy strój. Nie jest w tym nic, prawda, może złego, poza jednym przekonaniem, że wybór tego, co przychodzi w najnowszym żurnalu z Paryża, jest wyborem lepszości i pogardą wobec tych, którzy wybrali inaczej. Ten snobizm, bo tutaj kluczową lekturą, którą Państwu polecam, może najbardziej, jest długi esej, właściwie taka książka Stefana Żeromskiego, Snobizm i postęp. Bardzo radzę wrócić do tego dzieła Żeromskiego jako jednego z kluczy do zrozumienia dzisiejszych podziałów. Snobizm i zdrada to jest klucz do współczesnych podziałów w dzisiejszej Polsce. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiaj już bez pytań, proszę państwa, ponieważ tak wydawało się nam wszystkim, że powinniśmy wysłuchać do końca tej misternej kompozycji od Mieszka, od czasów Mieszka do młodziaków, a nawet dalej. Liczymy na to, że we wrześniu będziemy kontynuować refleksję, tym razem od potopu, jak usłyszeliśmy, do czasów rozbiorów, natomiast sądzę, że współczesność jest tak dalece interesująca i pasjonująca pana profesora, że na pewno możemy liczyć na liczne odniesienia do niej, ale na ten czas, przede wszystkim teraz wakacyjny, przerwy, życzymy dobrych natchnień do kolejnego tomu Dziejów Polski zapewne, przynajmniej tak, przyczynków do dalszego ciągu. No i do wszystkiego, co ma szansę nas wzbogacić jako Polaków, jako patriotów, antymłodzianków zdecydowanie. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich, w imieniu organizatorów i do spotkania w wrześniu. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz przepraszam, że urywam w tym momencie, ale wrócimy do rozmowy. Z tą nadzieją się z Państwem żegnam dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie.